Na skrzyżowaniu wczoraj skręciłem w lewo i dotarłem do Los Gigantes. Bardzo ciężko tu było zaparkować w nocy. Tu jest ciężko z parkowaniem w ogóle, więc nie jestem w najlepszym miejscu, ale stoję. Wyspałem się i zaczyna się nowy dzień. Widok koło samochodu może nie najszczęśliwszy, za to tutaj już jak się idzie 150 czy 200 metrów dalej, no już jest zupełnie inaczej. Tam na dole widzę plażę. Także, o, pięknie widać też La Gomera akurat stąd. No, jakieś statki pływają. A ponieważ skończyłem już pracę na dzisiaj, to mogę sobie pozwolić na wyjście na kawę. Tą plażę to już znam, bo miałem tu okazję parę razy być. I dopiero teraz sobie zdałem sprawę, że ja mam 5 minut spacerkiem z mojego miejsca tutaj. Także chyba nie najgorzej zaparkowałem, no. Nie jest idealnie, ale nie jest źle na pewno. Tak, tutaj te bary. Tutaj się jakichś znajomych miało, poznało. Jakiś miesiąc temu, więc może się zaraz spotkam z kimś znajomym. Niepospieszne zwiedzanie Los Gigantes odpłaca mi takim widokiem pięknym. Ładne skały, fajna lazurowa woda całkiem taka zmielona, ale stąd już przyszło mi się ewakuować w tempie natychmiastowym, bo sobie wszedłem i fala ostro pierdyknęła, także już biegłem stąd, budki zmoczone, no ale idę tam, przechodzę dalej i idę zwiedzać tamte skałki, myślę, że będzie całkiem uroczo. Pewnie są okoliczności, których tutaj nie da rady przejść. Wystarczy, że trochę mocniej gdzieś tam ocean szaleje. I to jest wszystko pewnie mocno mokre. O, jakieś ptaki atakowały kraba, który nie zdążył uciec. A na skałach jest ich tam w tej mokrej bardziej części bardzo dużo. One uciekają, a następny, który nie zdążył uciec i następny rozkruty przez ptaki. No bo przez co innego niby. Przedostałem się na drugą stronę, to zobaczę jak wygląda to pod górę i z góry. To jest mój pamiętnik dla mnie z wyprawy na Teneryfę. Co to za taras widokowy? Miejsce do skakania do wody? Raczej nie. Ale fajnie schody się ciągną tu. Szadowo. Fajne tarasy skalne, podoba mi się to. Pięknym widokiem, a tam jest właśnie są te gigantyczne skały. No nie takie gigantyczne, ale tak zostały nazwane. Dobra, pora wyżej się wspiąć. Taki stary Rampol hotel, ale z takim basenem i ładną lokalizacją. Czy ja mam coś przeciwko hotelom? Absolutnie nie mam nic przeciwko hotelom. Uważam, że wyjazdy w hotele są bardzo interesujące. Zamknęli mi drogę. Nie wejdę tu. Nie wejdę, zamknięte. I tu koniec. Co mogłem, to zobaczyłem. Ale dokończę myśl. I tutaj są takie tarasy widokowe ładne. I stamtąd pewnie można schodzić właśnie na tą drugą stronę. Warto było tu przyjść. Kamper nie jest karą. Kamper nie oznacza, że się jest do niego na lata przywiązanym i tylko do kampera. Wręcz przeciwnie. Zrozumiałem to dopiero po jakimś czasie, że kamper to wolność. Czyli, że jeśli chcę, podróżuję w kamperze. Jeśli nie pasują mi warunki, jeśli nie dzieje się coś flowowego, to zawsze mam kampera. W miejscach bardziej odległych, egzotycznych. Kamper jest niezastąpiony jako miejsce noclegu i pożycia parę dni.
takich miejscach jak to turystycznych jest ogromny problem z parkowaniem. I on nie jest najwygodniejszą formą. No bardziej ekskluzywnie jest w hotelu, ma się super klimatyzację, więcej przestrzeni, basen taki. To wszystko jest lepsze oczywiście, ale nie daje tego, co może dać kamper. Za to przyjechanie sobie kamperem, podróżowanie w wielu miejscach i przyspanie się kilku nocy w hotelu, czy wynajęcie sobie mieszkania w miejscu, w którym się bardzo podoba, jest zupełnie normalną rzeczą. Ja to widziałem w Hiszpanii, w Portugalii, że przyjeżdżały kampery i stały pod blokowiskami. Ci ludzie wynajmowali sobie na przykład na miesiąc czy na dwa tygodnie apartament po sezonie, przyjechali kamperem, a później po tych dwóch tygodniach lecieli w inną część Portugalii i tam sobie dalej wynajmowali apartamenty, więc kamper to jest po prostu wolność. Nie będę mieszkał całego życia w kamperze i tylko w kamperze, ani nic z tych rzeczy. Natomiast korzystanie z niego w sposób bardzo rozsądny i praktyczny jak teraz, to jest właśnie to, co zrozumiałem, do czego on jest mi potrzebny. Tak kończę moją myśl na dziś. Ale się skubane trzymają tam. One na skałach i ja na skałach. Trochę niebezpiecznie. Dobra, ewakuuję się dalej. Chyba po kolorze koszulki widać, że poszukiwanie cienia jest po prostu kluczowym zajęciem. No jest kosmicznie znowu gorąco. Czekam, aż się skończy lato. Pierwszy raz w życiu czekam, aż się skończy lato. Całe ręce i dłonie się pocą. Aż strach trzymać kamerę za progiem, za który mogłaby spaść, ale taka jest następna plaża. Ja przyznam szczerze, mnie te kamienie i ciemny piach, no nie przekonuje. Dla mnie plaża to piękny, żółty piasek. I jeszcze jedno, troszkę inne oblicze, znowu bez złotych piasków, ale dosyć ciekawe. Tylko nie chciałbym leżeć na tych skałach, no. Chyba, że mi materac przynieśli. No to jest w tym jakaś niecodzienność, której warto skosztować moim zdaniem. I to jest w zasadzie to, po co tu ludzie przyjeżdżają. Los Gigantes, czyli tamte właśnie skały, które mają jeszcze swoją ładniejszą odsłonę. Tutaj pokażę może plażę i wracam do Los Gigantes. Ale one mają ładniejszą odsłonę od strony wody. Ale ja się tam nie wybiorę, bo przy mojej chorobie morskiej nie będę sobie tej rzeźni serwował. Za to wybiorę się tam do góry. Tam znam bardzo dobrą kafejkę, euro 50 kawa z widokiem na właśnie Los Gigantes, więc nie będę się dwa razy zastanawiał. Kilka razy tu już byłem, lubię to miejsce. Tak powoli, powoli docieram do momentu, w którym Teneryfa, byłem w wielu miejscach, wiele nie nagrałem jeszcze, ale Teneryfa zaczyna być mi dobrze znana. Dusza o odkrywcy się odzywa i mówi: pojechałbyś gdzieś dalej, Radek, ale tu się nie da dalej. Dlatego chyba będę potrzebował ostatecznie po prostu wylądować na lądzie, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze przetrzymam tu chyba sobie zimę na spokojnie, przygotuję się do większej wyprawy i wtedy ruszę dalej. Tym bardziej, że pojawiają się pewne okoliczności, możliwości, żeby tutaj zostać, to skorzystam z nich. Jedyna rada, jaka jest warta dania w takich warunkach, to nigdy nie zapominać o wodzie. Albo przynajmniej z 2 euro w kieszeń, żeby taką wodę mieć na wszelki wypadek ze sklepu. A jak się jest w miejscach, gdzie nie ma sklepu, to lepiej nie zapominać o wodzie. Płynę po prostu. Moje ulubione miejsce na kawkę w Los Gigantes. Z widokiem na Lagomerę, na skały. Odkryty duży tarasik. Słońce spadło na ziemię dzisiaj chyba i chociaż termometr pokazuje, że jest 32 stopnie, to w mojej ocenie to jest jakieś 320 stopni. Żar się leje z nieba, prawdziwy żar. Dobra, odczyt temperatury w kamperze 44,4 było najwięcej, 40,9 teraz. Gdyby nie wiatraczek i nie byłoby ruchu powietrza, to tylko wyciągać kopytka i przywijać wieko do trumny. Temperatura spadła do jakichś 24-25 stopni, bo już jest po 20 grubo.
Zobaczymy, czy skończy się to dla mnie bólem dzisiejsze bieganie, czy nie skończy się bólem po ostatnim, ale 4-5 km to jest maks, co dzisiaj zrobię w bardzo luźnym tempie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. A zdążę się jeszcze rozpędzać z tymi wszystkimi moimi dystansami. Także na dzisiaj to jest ostatnia rzecz, którą mam zaplanowaną. Nadszedł czas na bolesne wyznanie. Bolesne dla siebie samego. Otóż właśnie zrozumiałem, że kompletnie nie umiem hiszpańskiego. A to dlatego, że gadałem... Nie, to nie jest dobre słowo. Spędziłem 15 minut przed chwilą z Hiszpanami, z czego 14,5 minuty oni gadali, resztę ja. Próbowałem, nic z tego nie wyszło. Miałem duży, duży problem z ich zrozumieniem. To też nie jest optymistycznie nastrajające. No gadałem jak Chińczyk. Tak, idź prosto. Na pewno trafisz. Do tego się sprowadzała cała moja historia w tej rozmowie. Że coś tam... No jest słabo. Jest bardzo słabo. Znaczy słabo z językiem, ale tu nie jest słabo. So help me to ignite the spark I feel inside. So help me now. Chyba nie muszę już dodawać, dlaczego mi się tak bardzo Los Gigantes spodobało, więc jeżeli wybiera się ktoś z Was na Teneryfę, to serdecznie polecam, żeby sobie tam wyskoczyć i w tym basenie się powygłupiać. Mi coraz mniej takich miejsc zostało, których nie znam na Teneryfie. Na pewno jedną z takich miejscowości jest Maska. To jest miejscowość, która jest 600 metrów nad poziomem morza i tam po prostu idzie się jakimiś wąwozami. To jest miejscowość, do której uciekali tubylcy, jak tu konkwistadorzy ich przyszli przeganiać z tych ich rejonów. Także tam na pewno jest ładnie, jest regionalnie, jest zielono, będę chciał to zobaczyć. No i będę wracał do niektórych miejsc, ale Teneryfa ma dla mnie coraz mniej niespodzianek. No dobra, serdecznie pozdrawiam, to tyle na teraz. Przede mną trochę więcej pracy, więc zobaczymy, co się uda nagrywać. Znowu miałem więcej materiałów niż pokazałem, ale po co zamęczać tym wszystkim? Dużo się nosi tu, najwięcej się nosi tutaj, a wszystko co mogę to też pokażę. Także dobra, to tyle ode mnie, pozdrawiam, ciao.